Tak się złożyło, że wielu poznaniaków mieszkających w Warszawie, czujących także więź z naszym regionem, z naszym miastem, postanowiło zainicjować pewnego rodzaju pomysł, który podchwyciło szereg poznańskich lokalnych organizacji stowarzyszeń. Chcemy zaproponować renowację kwatery głównej powstańców wielkopolskich na cmentarzu powązkowym w Warszawie. Jak wiemy, to jest oczywiście bardzo ważne miejsce z punktu widzenia ogólnokrajowego, ale musimy pamiętać o tym, że także przedstawiciele Wielkopolski, powstańcy wielkopolscy tam spoczywają, wobec czego dobrze byłoby zasilić pewnego rodzaju środkami tę inicjatywę. Dlatego też Instytut Poznański, Fundacja na przełomie listopada i grudnia złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie projektu, a podmiotami wspierającymi tę akcję jest Stowarzyszenie Projekt Poznań, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, także Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, czy też Towarzystwo Pamięci Powstańców Wielkopolskich. Wobec czego myślę, że inicjatywa bardzo zacna i piękna. Dobrze byłoby, by cieszyła się sporym powodzeniem, dlatego też rozpoczęliśmy zbiórkę poprzez internet funduszy na tego typu cel. W internecie jest dostępny numer konta, na który można wpłacać ewentualne datki, ale także postaramy się uzyskiwać wsparcie inną drogą. Jak wspomniałem, również rozpoczęliśmy rozmowy z ministerstwem. Chcemy także zaangażować wielkopolskich przedsiębiorców, ponieważ to oni, jako sól naszej ziemi, być może także będą zainteresowani wsparciem takiego projektu. Mamy oficjalne poparcie wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Welsenk. Liczymy, że projekt będzie cieszył się także zainteresowaniem poznaniaków, Wielkopolan i być może te datki uda nam się zgromadzić. Zbiórkę chcemy prowadzić do 16 lutego 2019 roku, czyli do ostatniego dnia, dnia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, i już w początku wiosny chcielibyśmy rozpocząć pierwszy etap pracy.